Minister, panie komendancie, panie marszałku, znakomici goście, druhny, druhowie, drodzy mieszkańcy. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że również i przypadło w udziale dzisiaj złożyć wam gratulacje i najlepsze życzenia. Ale najpierw podziękowania. Podziękowania tym, którzy zaczęli, tym, którzy kontynuowali i tym, którzy dziś czuwają nad naszym bezpieczeństwem, naszym zdrowiem, nad naszym życiem i naszym mieniem. Serdecznie dziękuję wam w imieniu całego naszego samorządu oraz we własnym. Dziękuję wam za to, że zawsze możemy na was liczyć w każdej sytuacji, kiedy tylko jest taka potrzeba. Dziękuję wam, waszym rodzinom za wytrwałość, za zrozumienie i za to, że są zawsze z wami. Korzystając z tej okazji i okoliczności podziękowań, również chciałbym serdecznie w imieniu gminy Kruszwica podziękować pani minister i panu komendantowi za tak znaczące wsparcie dla naszego samorządu poprzez wsparcie finansowe do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Chełmce. Serdecznie dziękuję. Chciałbym również powiedzieć, że proporcjonalnie również znaczące wsparcie udzieliła gmina Kruszwica. I mam nadzieję, że wszystko okaże się szczęśliwe i dobre, że strażacy, druhowie będą mogli cieszyć się nowym sprzętem, by ratować nasze życie i mienie, kiedy zajdzie potrzeba. Druhny i druhowie OSP Chełmce. Z okazji tego jubileuszu jeszcze raz dziękuję. Życzę wszystkim zdrowia, pomyślności, radości i niech święty Florian czuwa nad nami.